Cześć, witajcie. Dzisiaj zapraszam Was do województwa dolnośląskiego, do miasta Bystrzyca Kłodzka. Zapraszam na film. To miasto w południowo-wschodniej Polsce, w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim. Leży w rowie górnej Nysy przy ujściu Bystrzycy do Nysy Kłodzkiej na wysokości około od 340 do 370 metrów nad poziomem morza, w obniżeniu Bystrzycy Kłodzkiej pomiędzy górami bystrzyckimi na zachodzie, a Wysoczyzną i Dzikowską na wschodzie. To trzecie co do liczby ludności miasto powiatu kłodzkiego po Kłodzku i Nowej Rudzie, a także było jednym z najważniejszych miast krainy historycznej zwanej Ziemią Kłodzką. Bystrzyca Kłodzka w pełni zachowała swój układ urbanistyczny wywodzący się z czasów średniowiecznych, który należy do jednych z najciekawszych zespołów na Dolnym Śląsku. Wynika to z faktu, że miasto lokowano na surowym korzeniu, czyli na miejscu dotąd zupełnie niezagospodarowanym czy też niezamieszkanym oraz na specyficznym terenie, przez co od samego początku uzyskało ostateczne, optymalne rozplanowanie. Kształt miasta zbliżony był do zniekształconego owalu. O oryginalności układu przesądza kilka czynników, m.in. kościół parafialny, który zlokalizowano w najwyżej położonym punkcie miasta, a nie, jak kazała tradycja, w pobliżu rynku. Dalej, rynek uzyskał kształt zbliżony do trapezu. Wytyczono go w rozmiarze 62 na 108 metrów. I po trzecie, poza miastem znajdował się szpital z kaplicą i przytułkiem oraz szpital zakaźny, młyny, folwarki, a także kaplica świętego Floriana. Ze względu na usytuowanie miasta na wysokim brzegu, jego zabudowa ukształtowała się tarasowo, tworząc niepowtarzalną panoramę, a wiele uliczek i zaułków łączących okolice rynku z dolinami obu rzek zbudowano w postaci stromych przejść, niekiedy wiodących po kamiennych stopniach. Miasto pomimo wielu pożarów, zniszczeń wojennych oraz powodzi zachowało poza cennym układem urbanistycznym także liczny i cenny zespół zabytkowych budowli, do których zaliczyć można m.in. gotycki kościół pod wezwaniem świętego Michała Archanioła z końca XIII wieku, fragmenty murów obronnych z pierwszej połowy XIV wieku z bramą wodną, basztą kłodzką i rycerską, pozostałość po wieży warownej z XIV wieku, czy też renesansowe i barokowe kamienice z XVI i XVII wieku. Dla turysty i łazika górskiego są też i szlaki turystyczne. I tak, żółty, to jest ze Szklar poprzez Bystrzycę Kłodzką do Przełęczy Puchacza, zielony z Gorzanowa do Bystrzycy Kłodzkiej, czy też czarny z Bystrzycy Kłodzkiej do Złotego Stoku.
Bystrzycę Kłodzką warto odwiedzić, choćby ze względu na jej niepowtarzalną zabudowę tarasową oraz piękną panoramę miasta. Dzięki za obejrzenie filmu, pozdrawiam i do zobaczenia na szlaku. Cześć!